Jeszcze w tej chwili nabór na kierunek, nowy kierunek technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej robi Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących u dyrektora Ślępa. Z pierwszych informacji, które wiem, no powinno być 15-20 osób. To by było bardzo dobrze, bo wiem, że w innych zespołach szkół, zresztą to byłby pierwszy nabór w województwie opolskim. Takie pracownie oglądałem w Bielawie, oglądałem w Krakowie u profesora Ryszarda Tytko, który może będzie na konferencji, ma nieco inne wykonanie. My idziemy w kierunku bardziej praktycznym, nie takim laboratoryjnym. Politechnika ma laboratoryjne zastosowania. Pewne elementy wykonawcze musieliśmy zakupić, ale szereg urządzeń zostały wykonane. Wszystkie stelaże, wszystkie obudowy, wszystkie projekty układów, to zostało, to jest wykonanie w pracowniach przez uczniów. To jest układ Solara, który będzie na tym stanowisku, ale docelowo chcę w innej pracowni. Uczniowie będą się uczyli montować taki układ na dachu. To się wszystko rozbiera, tam mamy rury i tam mamy skrzynkę, bo tam będę chciał zbudować układ kogeneracyjny, czyli składający się z solara takiego na dachu, następnie z pompy ciepła, następnie z kominka, kominek na biomasę typu pelet, nie pelet, różne te paliwa odnawialne, paliwa zielone, tak bym to powiedział. Gdzie jest generator wiatrowy, ale połączony w układzie z hybrydą fotowoltaiczną. I tu mamy, w tej chwili może pan zaobserwować, jakie jest napięcie, ile kilowatów z energii wiatrowej uzyskaliśmy i ładowane są baterie akumulatorów, albo przy dużych mocach, przy dużych wiatrach, dużym napięciu mamy różne odbiory i tu uczniowie będą mogli realizować określony program zajęć. Oczywiście szereg stanowisk pomocniczych, aby pokazać, na czym polega ta oszczędność energii, gdzie różne układy żarówek, które mamy z włóknem żarowym, mamy żarówki kompaktowe, mamy światła LED-owe, one są od takiej samej mocy, mamy wattomierz, mamy licznik, mamy natężenie prądu, które możemy mierzyć i uczeń może zobaczyć, że ta sama żarówka o tej samej mocy, o tych samych luksach oświetlenia, czyli typu do czytania, ale jak mniej pobiera energii.